dostojni goście, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły, czcigodni rodzice, kochane dzieci. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich zacnych gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Urodziła się 18 lutego 1374 roku. Mówię najprawdopodobniej, bo w tamtym okresie nie było jeszcze Facebooka. Jako córka Ludwika Węgierskiego z dynastii Andegaweńskiej i Elżbiety Bośniaczki, która była jej matką. W wieku zaledwie 5 lat ze względów dynastycznych Jadwiga Andegaweńska została zaręczona z Wilhelmem, synem cesarza Leopolda Habsburga. I tutaj ciekawostka pewna, był taki zwyczaj sponsoria de futuro. Były to zaręczyny na przyszłość i ona już pomała kobieta, dziewczynka została zaręczona, by przypieczętować sojusz. Po śmierci ojca została wybrana przez polską szlachtę na króla Polski. Jesienią 1384 roku przybyła do Krakowa, gdzie została 16 października koronowana. Są i ogrody, i stawy, i miasta z wieżycami, i klasztory, a w ziemi sól, po którą zjeżdżają z całego świata. Piękny kraj. Dobrze, że go ujrzę sama. Panie wojewodo, panie dyrektorze, dyrektorzy, zacni, dostojni goście, szanowni nauczyciele, drodzy mieszkańcy, a przede wszystkim wspaniali uczniowie, młodzi ludzie, przyszłość Terespola. Ja chciałem podziękować za zorganizowanie tych dzisiejszych uroczystości. Po pierwsze, nikt nie przebije świętej królowej Jadwigi. Ci pomysłodawcy, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj mamy pomnik, wcześniej było nadanie imienia świętej królowej Jadwigi, za to im dziękuję. Lepszego wyboru państwo, mieszkańcy, nauczyciele i młodzież nie mogła dokonać. Dzisiaj na tej uroczystości w naszej pięknej szkole możemy gościć i zacnych gości. Pana wojewodę, dyrektorów, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dariusza Stefaniuka, senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Grzegorza Biereckiego, marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawierskiego, czy przewodniczącego sejmiku województwa Jerzego Czwaja. Wielu znamienitych gości, tak patrzę na bractwo kurkowe, dziękujemy serdecznie, nawet tutaj przyjaciel jest z Ciekanowca, za uświetnienie dzisiejszej uroczystości również w kościele. Ja już nie będę przytaczać słów i historii świętej królowej Jadwigi, bo to uczynił ksiądz proboszcz parafii w Koblanach, mój kolega ksiądz Zbigniew Rozmysł, to uczynił dyrektor, wspaniali prowadzący, jak też młodzież. Natomiast święta królowa Jadwiga to wielkie cnoty. Przede wszystkim sprawiedliwość, pracowitość, wielki patriotyzm, przywiązanie do ojczyzny. I ja myślę, że większość młodzieży pod okiem wspaniałych pedagogów też to realizuje. I królowa Jadwiga jest z was dumna, bo wasze oceny w szkołach, piątki, szóstki, liczne konkursy, olimpiady wiedzy, wielokrotnie czołowe miejsce w województwie, zawody sportowe, inne konkursy, czy ta dobroć, otwarte serce,